2, 1, start! Powodzenia! Do zobaczenia za kilka godzin! Oleksij Siutkin z Ukrainy, Polka Maria Cześnik oraz drużyna Ukraina 2, zwycięzcami Beko Triathlon Ełk 2012. Dziś w Ełku odbyły się zawody w jednej z najbardziej wszechstronnych olimpijskich dyscyplin sportu. Triathlon łączy w sobie pływanie, jazdę na rowerze i bieganie. W zmaganiach udział wzięło 229 zawodników, startujących indywidualnie oraz 40 sztafet. Wśród uczestników znaleźli się utytułowani sportowcy z Polski, Węgier i Ukrainy. Wystartowali także celebryci, m.in. aktorzy Tomasz Karolak i Magdalena Boczarska, dziennikarze Maciej Dowbor i Piotr Sobczyński oraz Iwona Guzowska. Zawodnicy do pokonania mieli dystans olimpijski. Najpierw przepłynęli 1,5 kilometra, kolejne 40 kilometrów przejechali rowerem, a ostatnie 10 kilometrów przebiegli. Pierwszy na mecie zameldował się Oleksij Siutkin z Ukrainy z wynikiem godzina 53 minuty i 56 sekund. Wśród pań pierwsza linię mety przekroczyła Maria Cześnik, tegoroczna reprezentantka Polski podczas Igrzysk Olimpijskich w Londynie, która dzisiejsze zawody ukończyła z czasem 2 godziny 5 minut i 48 sekund. Na pewno to jest wynik, którego potrzebowałam, żeby troszeczkę odreagować. W Londynie kraksa, niepowodzenie, tutaj było o wiele lepiej, bardzo takie przyjemne to zwycięstwo po tym niepowodzeniu 2 tygodnie temu. To jest bardzo dużo treningu, praktycznie codziennie trenuje się każdą dyscyplinę, około 30-35 godzin treningu w tygodniu. I po takim dniu treningowym, 8-godzinnym na przykład, już sam ten start to nie jest aż taki ciężki, tym bardziej, że przed startem jest 3-4 dni luzu, po starcie również, także startowanie tydzień w tydzień, jesteśmy do tego przygotowani. Najwyższe miejsce wśród znanych uczestników imprezy zajął Maciej Dowbor. Na mecie był 28, uzyskując czas 2 godziny, 28 minut i 22 sekundy. Przepiękne miejsce do uprawiania triatlonu. No trasa rowerowa, tutaj nie chcę tutaj nikomu nic ujmować, trochę mogłyby być lepszej jakości, mówię o asfalcie, ale za to jeśli chodzi o samą górki, pagórki i samą trasę, bardzo malownicza, bardzo fajna, no i przyjemna, bo trudniejsza w tamtą stronę niż z powrotem, co zawsze jednak działa na psychikę, bo jak człowiek ma najpierw zjazdy, a potem podjazdy, no to trochę gorzej się jedzie. Nigdy nie startowałem ze startu wspólnego tak z brzegu i się trochę pogubiłem i byłem szczerze przekonany przez większą część trasy, że gdzieś mi zginęła jedna bojka. Myślę, że nadrobiłem jakieś 100-200 metrów, dlatego ten czas w pływaniu nie najlepszy, przynajmniej jak na moje możliwości. Liczyłem, że będę 2 minuty szybszy, ale odrobiłem na rowerze i bieg, no, poprawnie, mógłby być lepszy. Iwona Guzowska, parlamentarzystka, wielokrotna mistrzyni Europy i świata w kickboxingu oraz boksie, jak się okazało, doskonale sobie radzi również w tym wyczerpującym sporcie. Trasę pokonała w czasie 2 godzin, 58 minut i 6 sekund. Jak boksowałam, nie było roweru i nie było pływania, to zupełnie inne sporty, natomiast bieganie było, ale zupełnie inne, krótkie, interwałowe. Takiego wysiłku, muszę przyznać, nigdy nie miałam. Dzisiaj się bardzo dobrze biegło, naprawdę myślę, że trener będzie zadowolony z tempu biegu. Poprawiłam się, że jakieś 10 minut w ciągu 2 miesięcy, to jest duży progres, więc jest dobrze. Triatlon od jak dawna? Od końca kwietnia tego roku, czyli 4 miesiące. Mnie triatlon już pociągnął w latach 90., kiedy usłyszałam o Ironmanie na Hawajach i wtedy sobie pomyślałam, że chciałabym kiedyś spróbować, że to musi być czadowy sport. Muszę powiedzieć, że jestem zachwycona Ełkiem. Jest tak piękne miasteczko. Tereny do triatlonu genialne, no i oby było tak samo za rok. Tomasz Karolak, kolejna z gwiazd, które startowały w zawodach, uplasował się na 212 miejscu. Aktor z uśmiechem na twarzy wbiegł na metę po 3 godzinach, 42 minutach i 31 sekundach. Ja jestem takim triatlonistą, powiedziałbym, niedzielnym, ale jednak namawiam ludzi do tego, żeby w ogóle się sobą zajęli. Ja też oczywiście, jak skończę rodzinkę, to zrzucę ze 25 kilo, ale teraz muszę być tatusiowatym, więc nie mogę za bardzo zmieniać swoich warunków. Natomiast chciałem pokazać też ludziom, że można trenować nawet jak się ma 100 kg, no to nie jest problem. Natomiast w związku z tym, że Ełk jest przepiękny i że miasto i okolica jest przepiękna, no to trzeba promować takie miejsca w Polsce i uważam, że tego typu impreza jest absolutnie kapitalną promocją. Tomasz Karolak to również jeden z inicjatorów zawodów Beko Triathlon Ełk 2012, mówi Tomasz Andrukiewicz, prezydent miasta.
miasta. Można powiedzieć, że zaczęło się od spontanicznej rozmowy z Tomaszem Karolakiem w ubiegłym roku, kiedy była kręcona rodzinka.pl. Wełku okazało się, że sam jest triatlonistą, a szukał w Wełku ścieżki do biegania i dojeżdżenia. Wieczorem zaczęliśmy rozmawiać, powiedział, jaki to jest fascynujący sport. Sam żałuję, że nie wystartowałem, bo się intensywnie przygotowałem do tego triatlonu, złamawszy rękę w międzyczasie, ale to tylko dzisiejsze wydarzenie nadaje smaczku już na przyszły rok, żeby się jeszcze lepiej przygotować i zachęcam mieszkańców Ełku, tych aktywnych, tych, którzy jeżdżą na rowerach, tych, którzy biegają, pływają, żeby spróbowali swoich sił za rok. Oprócz startów indywidualnych rozegrana została także sztafeta olimpijska. Każdy z trzyosobowej drużyny brał udział w tylko jednej z trzech dyscyplin. Na pierwszym i trzecim stopniu podium stanęły ekipy z Ukrainy. Drugie miejsce wywalczyli zawodnicy z Częstochowy. W drużynie pobiegł ełczanin Michał Smalec, wicemistrz w biegu na 5 i 10 kilometrów, a także w półmaratonie i maratonie. To dzięki niemu drużyna awansowała z piątej pozycji na drugą. No było ciężko. Pierwszy raz nie pływałem nigdy w piance, nigdy na otwartym akwenie. Jakoś dopłynąłem. Troszeczkę narobiłem chłopakom więcej pracy, ale jakoś się udało. Udało mi się utrzymać pozycję, także żeby kolega mógł lepiej powiedzieć. Słucham? No tak, no z 9 miejsca zaczęliśmy, skończyliśmy na 5, także plan minimum został wykonany, żeby kolega mógł dokończyć dzieła. Na co dzień reprezentuję Ełk. Tym razem gościnnie przygarnęli mnie chłopaki tutaj z Częstochowy. No i startowałem, ja tylko umiem biegać, także startowałem tam na 10 tysięcy metrów. No i udało mi się awansować z 5 na 2 pozycję. No na pierwsze nie było raczej szans, bo tam już zbyt wielka strata była. No biegłem średnio po 3 minuty na kilometr. Tak jak zacząłem, tak i skończyłem. Także tak sobie założyłem, że jak będę biegł w tych prędkościach, uda mi się po prostu tutaj awansować. Impreza Beko Triathlon Ełk 2012 zakończyła się koncertem zespołu Blenders.